Rozdział pierwszy. Bentley. Wyszedłem na zewnątrz i wciągnąłem powietrze do płuc. Po czterech dniach duszącego, uciążliwego upału, wsiąkające w ziemię i przepędzający wilgoć deszcz, przywitałem z wielką ulgą. Dzięki niemu poranek był chłodny i rześki. Pańska gazeta, odezwał się Andrew, mój majordomus. Skinąłem głową i wziąłem egzemplarz The Globe and Mail. Spojrzałem na ulicę i ucieszyłem się, kiedy zobaczyłem, że mój samochód już podjeżdża. Jak zwykle Frank zjawił się na czas, a właściwie nawet chwilę wcześniej. Tak samo jak ja. Samochód zaparkował przy krawężniku, a tylna szyba się obniżyła. Aiden Cullenhoff, szef mojej ochrony i moja prawa ręka, Wysiadł z auta i teatralnie machnął potężnym ramieniem. Pański samochód, wasza eminencjo. Zignorowałem jego ton i typowy dla niego humor i zająłem miejsce z tyłu samochodu, po czym zapiąłem pas. Otworzyłem gazetę, której papier wciąż był szeleszczący i niepoplamiony. Jeśli Aiden dobierał się do gazety przede mną, często była pognieciona i pomazana z plamami kawy na brzegach albo klejąca od pączka, którego akurat jadł podczas czytania. Najwyraźniej ten człowiek był niereformowalny. Jedziemy do biura pana Tomlina? Tak, Frank. Zacząłem czytać kolumnę finansową, gdy nagle Aiden zahaczył palcem o górną część gazety. Nie usłyszę nawet «Dzień dobry», dubku, Dzięki za to, że jesteś tak wcześnie. Nic? Przewróciłem oczami i gwałtownie zamknąłem gazetę. Za to ci płacę. Cisza. Mruknąłem cicho i złożyłem gazetę. Dzień dobry. Aiden rozparł się na siedzeniu z uśmiechem, kładąc rękę na skórzanym oparciu. Dzień dobry, słoneczko. Nie przeginaj pały. Czy mogę wiedzieć, dlaczego jedziemy na spotkanie o wschodzie słońca? Wiesz, jesteś właścicielem firmy. Możesz ustalać spotkania tak, by mogli się zjawić na nich normalni ludzie, nie tylko nocne marki i prostytutki. Powstrzymałem się od uśmiechu po jego przytyku. Czeka mnie dzisiaj bardzo pracowity dzień. Sądzę, że po prostu lubisz wkurzać grega i zmuszać go do przyjazdu do biura bardzo wcześnie rano. Wyjrzałem przez okno. Rzeczywiście było wcześnie. Ruch uliczny był znikomy, co jak na Toronto wydawało się niezwykłe. Wolałem spotkania z samego rana. Po piątej najczęściej już nie mogłem zasnąć i lubiłem zaczynać dzień tuż po obudzeniu się. Lekceważąco wzruszyłem ramieniem i uśmiechnąłem się szeroko. Dla twojej informacji, Aiden, jestem pewien, że nocne marki i prostytutki już dawno są w łóżkach. Poza tym mówiłem ci, że nie potrzebuję cię dzisiaj rano. Pokręcił głową. A ja ci mówiłem, że nie zamierzamy ryzykować. Westchnąłem i strzepnąłem ze spodni paproszek. To były tylko czcze pogróżki, nic z nich nie wyniknęło. Przesadzasz z tą ostrożnością. Nachylił się w moją stronę, a bez zupełnie zniknęła z jego głosu. Ktokolwiek to był, groził ci Bent. Nie uważam, że to były czcze pogróżki. Wspominali o umowie, którą koniecznie chcesz doprowadzić do skutku, więc coś o tobie wiedzą. Dopóki to nie ustanie, będę się ciebie trzymał jak rzep psiego ogona. Cofnął się. Poza tym, dzięki temu będę miał szansę wkurzyć wielkiego prawnika. Jego uśmiech powrócił, szeroki i łobuzerski. Ajdena i Grega łączyła chyba relacja balansująca na granicy miłości i nienawiści. Aiden szanował Grega, a mimo to nieustannie ze sobą rywalizowali. Poznałem Aidena na studiach. Po założeniu firmy zapewniłem jemu i naszemu kolejnemu przyjacielowi Maddoxowi miejsce w zarządzie. Od tamtego czasu byliśmy nierozłączni. Sześć lat temu Greg został moim prawnikiem. Był już starym człowiekiem o oschłym i chłodnym usposobieniu, ale był geniuszem. Właśnie takiego prawnika potrzebowałem. Bez emocji, zawsze trzymającego kontrolę i takiego, który pragnie wygrywać. Mój telefon wydał dźwięk, kiedy dojechaliśmy do celu. Spojrzałem na ekran z grymasem. Grek się spóźni. Nie mógł uruchomić samochodu. Będzie tu za 45 minut. Świetnie, to może zjemy śniadanie w tej knajpie na Queen. Wyjrzałem przez okno. Nie jestem zbytnio głodny. Ale ty idź, zabierz Franka i zjedzcie śniadanie. Ja kupię sobie kawę w tamtej kawiarni. Bent, ostrzegł Aiden, sam nie pójdziesz. Aiden, przecież tu jest pusto. Nikt nawet nie zna mojego grafiku poza tobą, Gregiem i mną samym. Możesz patrzeć, jak tam idę, a potem wrócić za 45 minut. Nie podoba mi się to. Uniosłem rękę. Chcę kawy i chwili spokoju, by przeczytać gazetę. Idź, wziąłem magazyn i otworzyłem drzwi. Znam wiele ruchów przydatnych w samoobronie. Samem mnie trenowałeś. Jeśli ktoś podejdzie do mnie z kubkiem kawy, na pewno dam mu radę. Zatrzasnąłem za sobą drzwi i przeszedłem na drugą stronę ulicy, nie dając mu szansy na odpowiedź. Byłem pewien, że pójdzie coś zamówić, a potem usiądzie na rogu i będzie mnie obserwować, a, ale to już jego sprawa. Wątpiłem w to, by coś mi groziło w miejscu publicznym. On był po prostu jak zwykle nadopiekuńczy, a ja chciałem być sam, pozbierać myśli. I miałem ochotę na kawę. To nie była jedna ze znanych sieciówek, ale i tak w kawiarni panował tłok. Czułem smakowity zapach wypieków i bogaty aromat kawy w powietrzu. Ludzie byli wszędzie, wchodzili i wychodzili z lokalu. Wszystkie stoliki zostały już zajęte, ale dostrzegłem kilka, przy których ludzie zbierali się do wyjścia. Stanąłem w kolejce, niecierpliwie podrygując stopą i czekając na swoją kolej. Zamówiłem kawę, a także żurawinowo cytrynowe ską, ciastko, które wyglądało kusząco. Po zapłacie obróciłem się i rozejrzałem, niezadowolony z tego, że nigdzie nie było pustego stolika. Ruszyłem w głąb lokalu i skręciłem za rogiem. Zobaczyłem jedno wolne krzesło pod ścianą. Przynajmniej będę mógł usiąść i poczekać na stolik. Skierowałem się w stronę kąta i zakląłem, kiedy zahaczyłem o coś stopą i poleciałem w lewo. Na szczęście nie upuściłem kawy. Ale trochę napoju wylało się przez otwór i wylądowało na stoliku przy ścianie. Gazeta wypadła mi z podramienia, a telefon wylądował na zniszczonym linoleum. O, cholera! krzyknął przerażony głos. Tak bardzo przepraszam. Nie patrząc, z trzaskiem odłożyłem kubek na stół, a potem podniosłem z podłogi telefon i gazetę. Kopnąłem plecak, o który się potknąłem. Był mały i stary, zniszczony na brzegach, a brązowy kolor zakryty był plamami. Hej, nie musisz kopać moich rzeczy. Uniosłem głowę i napotkałem gniewny wzrok właścicielki plecaka. Dziewczyna zgromiła mnie wyzywającym spojrzeniem ciemnobrązowych oczu. Spojrzałem na stolik, przy którym siedziała. Stolik był dla czterech osób, a ona była tu sama i zajmowała całą przestrzeń. Książki, stary laptop, kawa, pusty talerzyk, drugi, większy plecak i jej kurtka leżały wszędzie. Mało masz miejsca? Podłogę też musisz zajmować? Jej policzki się zaróżowiły, ale nie spuściła wzroku. Spadł z krzesła. Złapałem zapaski i rzuciłem plecak na puste miejsce obok niej. To mogłaś go podnieść z podłogi. Jesteś ranny? Nie to przestań zachowywać się jak dupek. Zamrugałem, patrząc na nią w osłupieniu. Nie wierzę, że właśnie nazwałaś mnie dupkiem. Chyba jednak to zrobiłam. Przecież nawet mnie nie znasz. Czyli gdy już cię poznam, mogę nazywać cię dupkiem. Moje usta drgnęły. Koleś, przeprosiłam cię, ale to ty wylałeś kawę na moje papiery. Odpowiedziała drwiącym tonem, wycierając krople kawy z serwetką. Czego jeszcze ode mnie chcesz? Koleś? Dopiero po chwili odzyskałem głos. Możesz przynajmniej pozwolić mi tu usiąść, bo jesteś jedyną osobą w całej kawiarni, która ma miejsce przy stoliku. Wydała wargi i wzruszyła ramionami. Klapnij sobie. Ale pracuję, więc mi nie przeszkadzaj. Nie mam zamiaru ci przeszkadzać. Chcę tylko usiąść, to wszystko. Machnęła ręką i pochyliła się nad notesem. Zająłem miejsce, potrząsnąłem gazetę i złożyłem ją w schludny kwadrat, by przeczytać artykuł, który mnie zainteresował. Wytarłem mokry róg, na który wylała się moja kawa, i starałem się nie patrzeć gniewnie na dziewczynę, przez którą do tego doszło. Pomimo moich dobrych chęci, co chwilę wracałem do niej wzrokiem. Gryzła końcówkę długopisu, czytając swoje notatki. Długie, kręcone włosy w kolorze miodowego złota przerzuciła przez ramię. Wyciągnęła rękę, by odrzucić na plecy długie kosmyki. Ten ruch przyciągnął moją uwagę. Twarz miała owalną. Skórę kremową, kości policzkowe wysokie, a usta pełne i różowe. Zauważyłem kilka kolczyków w jej uszach jakiś kolor z tyłu jednego płatka. To był chyba tatuaż. Uniosła głowę i spojrzała na mnie ciemnym czekoladowym wzrokiem. Chcesz zrobić zdjęcie? Puściła do mnie oko. Będziesz miał na dłużej. Poczułem dziwne ciepło wspinające się po mojej szyi i odwrząknąłem. Zastanawiałem się, jakim cudem zajęłaś największy stolik w lokalu, który o tej porze dnia jest tak oblegany. To wszystko. Uśmiechnęła się szeroko i szelmowsko. W tych czekoladowych oczach błyskało rozbawienie. Specjalne przywileje. Rozsiadłem się wygodniej na krześle, ugryzłem kęs ciastka i przymknąłem powieki z zachwytu. Wciąż było ciepłe, zbite i maślane. Przełknąłem i spojrzałem na dziewczynę. O, a skąd te przywileje? Wskazała na ciastko. Bo ja je robię. Jej słowa mnie zaskoczyły. Uśmiechnąłem się z zadowoleniem. Ty je upiekłaś? Wyrazy uznania są świetne, naprawdę pyszne. Cóż, dupek ma dobre maniery. Czy mogę ci przypomnieć, że to przez twój plecak się przewróciłem? Jestem tego świadoma. Zaśmiałem się. A mimo to wciąż jestem dupkiem. Wzruszyła ramionami i spojrzała na swój notes. Nazywam rzeczy po imieniu. Wytarłem palce w serwetkę i upiłem łyk kawy. Pieczesz ciastka codziennie? Każdego ranka przed zajęciami. Zajęciami? wskazała na swoje książki. Tak. Nie jest za wcześnie na studia? Mamy dopiero sierpień. Latem zapisałam się na kilka dodatkowych przedmiotów. Na co konkretnie? Uniosła głowę, postukała długopisem w podbródek, popatrzyła na mnie. Za późno. Dotarło do mnie, że z nią rozmawiałem i jej przeszkadzałem. Proszę o wybaczenie. Nie chciałem ingerować w twoją naukę. Zawsze jesteś taki formalny? Co proszę? Właśnie o tym mówię o twoim języku. Przypuszczam, że tak rozejrzała się i mocniej owinęła swetrem. Zauważyłem, że był gruby i ciężki dziwny strój, jak na lato poczułem, że muszę zapytać. Zawsze nosisz takie swetry latem? Westchnęła i pokręciła głową. Uśmiechnęła się szeroko i wyciągnęła rękę. Popatrzyłem to na jej dłoń, to na twarz. Dłoń miała małą, a palce delikatne. Na dwóch nosiła srebrne pierścionki, a na kciuku ciężką celtycką obrączkę. Nie będę gawędzić z nieznajomym. Nawet jeśli jest uroczy i smakują mu moje ciastka, jestem Emi. Uważała, że jestem uroczy? To już nie nazywasz mnie dupkiem? <grym> Nadal uważam, że nim jesteś, ale kiedy się rozluźnisz, masz cudny uśmiech, więc zacznijmy od początku. Uniosła rękę jeszcze wyżej. Cześć nieznajomy, siedzący przy moim stoliku. Jestem Emi. Złapałem jej dłoń w swoją i potrząsnąłem. Jej skóra była miękka i zimna. Miło mi cię poznać, mi. Nachyliła się wciąż, trzymając moją dłoń i dodała ciszej: W tym momencie powinieneś zdradzić mi swoje imię. Puściła do mnie oko. Chyba, że mam cię dalej nazywać Dubkiem? Zacząłem się śmiać. Była pocieszna. Bentley. Bentley? Bentley Ridge. Spuściła wzrok, zabrała rękę i przesunęła palcami po blacie. Bentley Ridge? Tak. Nazywasz się Bentley Ridge. Już to ustaliliśmy, Emi. Tak. Rodzice cię nie lubili czy coś? Co proszę? Brzmi jak nazwa luksusowego osiedla. Zamieszkajcie w Bentley Ridge Estates, gdzie życie jest proste. Popatrzyłem na nią z rozdziawionymi ustami. Zakryła usta ręką i wytrzeszczyła oczy. Nie powinnam była tego mówić. Znowu nachyliła się w moją stronę, ale poważnie. Nikt ci nigdy tego nie powiedział? Nie, warknąłem. Byłem pewien, że ludzie tak myśleli, ale nikt tego nie mówił na głos. Przepraszam, czasami nie pomyślę, zanim coś powiem. Wziąłem swoją kawę. Znajdę inne miejsce. Możesz wrócić do nauki. Wyciągnęła rękę i złapała mnie za ramię. Spojrzałem na jej palce na tle granatowego materiału mojego garnituru. Blade, drobne i kruche. Nie, proszę, zostań. Ja się tylko droczyłam. Tak właśnie robię, gdy się denerwuję. Żartuję i mówię coś bez namysłu. Przepraszam. Prychnąłem i usiadłem, niepewny, dlaczego w ogóle to zrobiłem. Emi skrzywiła się ze zdenerwowaniem i zaczęła skubać ręka w swetra. Mam taką przypadłość, oznajmiła. Słucham, szybko marznę. Mam kiepskie krążenie. Więc gdy Tobie jest gorąco, mnie jest przyjemnie ciepło. Kiedy Tobie jest zimno, ja marznę. Dlatego latem noszę swetry i dlatego siedzę przy tym stoliku. Stoi na uboczu. Aklimatyzacja w tym miejscu słabo działa, więc to nie jest zbyt oblegane miejsce. Uśmiechnęła się, a w jej lewym policzku pojawił się dołeczek. Zimą jest odwrotnie. Jest tu tak duszno, że nikt nie chce tu siadać, ale dla mnie jest idealnie. Zauważyłem, że próbowała mi wynagrodzić przekomarzanie się, dzieląc się ze mną czymś osobistym i dzięki temu moje rozdrażnienie trochę zelżało. Czy to coś poważnego? Zapytałem poniekąd zaciekawiony. Ta twoja przypadłość. Nie, to coś, z czym radzę sobie od dzieciństwa. To po prostu zaburzenia termoregulacji bardziej to irytujące niż poważne, wzruszyła ramionami. Ludzie myślą, że przesadzam, ale dla mnie to zwykły fakt. Wróciła do swoich zadań. Upiłem kawy i dokończyłem ciastko. Naprawdę było przepyszne. Znowu przyjrzałem się mojej towarzyszce, gdy ona przeniosła wzrok na ekran laptopa. Miała skupioną minę. Stukała ogryzionym długopisem w podbródek, bezgłośnie wymawiała wyrazy czytając. Zmarszczyła brwi i ciaśniej owinęła się swetrem. Zastanawiałem się, czy mogę coś zrobić, żeby poczuła się bardziej komfortowo. Zaskoczony tą dziwną myślą pokręciłem głową. Zerknęła na mnie i nasze spojrzenia się spotkały. Słońce wpadające przez okno do kawiarni odbiło się w jej oczach. Było na tyle jasne, że zobaczyłem delikatne złote plamki wokół jej źrenic jak eksplozje słońca. Jej mina już nie była wyzywająca, tylko łagodniejsza. Poczułem potrzebę, by też się czymś z nią podzielić, więc się nachyliłem. Mój ojciec nazywał się Winston Bentley Ridge II. Ja jestem trzeci. Nienawidzę imienia Winston, więc używam Bentley. Wiem, że to pretensjonalne. Wzruszyłem ramionami, ale często słyszę, że właśnie taki jestem, więc pasuje. Uśmiechnęła się do mnie szeroko, pokazując proste białe zęby. A więc jesteś pretensjonalnym dupkiem. Już nie powstrzymywałem śmiechu. Ona była szczera do bólu. Rozgryzłaś mnie. I w dodatku pewnie bogatym. Śpie na pieniądzach. Tak, domyśliłam się. Wszystkie bogate, pretensjonalne dupki przychodzą do Al's Coffee Shop na ciastka. Oczywiście, są niesamowite. Słyszałem o tym w klubie bogaczy. Stwierdziłem, że siedzenie tutaj, żartowanie z obcą dziewczyną o moim życiu jest dziwne. Ale podobało mi się to. Pewnie dlatego, że ona nie wierzyła w ani jedno moje słowo, chociaż znaczna część była prawdą. Gdzie twój ochroniarz? Uniosła brwi dramatycznie. Czeka na twój sygnał, by rzucić się do ataku? By zabić mnie za bezczelne zachowanie? Nie. Jesteś bezpieczna. Je śniadanie w knajpie kawałek dalej. Niedługo to przyjdzie. Jeśli zmienię zdanie, lepiej uciekaj. Mówisz poważnie? Otworzyła usta ze zdziwienia. W kwestii ochroniarza? Tak. Wow. Nigdy wcześniej nie spotkałam nikogo, kto miałby ochroniarza. To nic takiego, prychnęła. Wiadomo, każdy ma ochroniarza. Mój pewnie robi sobie teraz manikir. Lubi krótkie, muszą wyglądać dobrze, gdy trzyma broń i znowu się zaśmiałem, spojrzała na zegarek. Cholera, jestem już spóźniona. Rozbawiony patrzyłem, jak zatrzaskuje laptopa, zbiera papiery, gorączkowo wkłada je do większego plecaka, a potem zasuwa zamek. Z całych sił starałem się nie powiedzieć jej, że gdyby była lepiej zorganizowana, jej rzeczy wytrwałyby dłużej i byłyby w lepszym stanie. Oba plecaki się rozpadały. Zastanawiałem się, dlaczego nosiła przy sobie tyle rzeczy, że potrzebowała aż dwóch. Przypomniałem sobie, że to nie jest moja sprawa. Zobaczyłem, że mój samochód podjeżdża, więc wstałem. Odprowadzę cię. Powachlowała się dłonią. O panie, co za maniery. Prychnąłem i gestem wskazałem, by ruszyła pierwsza. Przy wyjściu otworzyłem dla niej drzwi, przepuszczając ją. Aiden stał przy samochodzie z ramionami skrzyżowanymi na mamucie i klacie. Wow, to on? Tak. Cóż... A więc wierzę, że jesteś bezpieczny. Myślę, że jakoś daję radę. Obróciła się, jej włosy zafalowały na wietrze. W promieniach kolor ożył, i wokół jej twarzy zatańczyły kosmyki blond i brązowe. Poczułem dziwną potrzebę, by wyciągnąć rękę i założyć jej włosy za ucho, ale ostatecznie tylko odchrząknąłem i się cofnąłem. Dziękuję za to, że pozwoliłaś mi dzielić ze sobą stolik, Emi. Miłego dnia. Na jej twarzy pojawił się wyraz zawodu, ale pokiwała głową. I wzajemnie, Rigi. Przepraszam za to, że przeze mnie się potknąłeś. I postaraj się częściej uśmiechać, ok? Ridge. Nazywam się Bentley Ridge. Zignorowała mnie. Czy mogę ci coś powiedzieć, Ridzi? Nie mam na imię Emi. Nie? Stanęła na palcach, zbliżyła usta do mojego ucha i położyła dłoń na moim ramieniu. Nie, mam na imię Winifred. Winifred? Tak, Winifred Winfall, co oznacza, że tak naprawdę można na mnie mówić Freddy Money, więc nazwisko Bentley Ridge nie jest takie złe. Znowu czułem ogarniające mnie rozbawienie. Dziewczyna musnęła ustami mój policzek. Miłego dnia. Obróciła się na pięcie i odeszła, oglądając się jeszcze przez ramię i machając mi. Patrzyłem za nią, aż zniknęła za rogiem. A wtedy mój uśmiech zbladł. Rozdział drugi. Bentley. Kto to był? Spojrzałem na Aidena i wzruszyłem ramieniem. Jakaś dziewczyna z kawiarni. Rozmawiałeś z jakąś dziewczyną? Tak, odbyliśmy pogawędkę. Ona jest niezła. Zdobyłeś jej numer? Przewróciłem oczami. Jest studentką. Wątpię, by chciała spędzać czas z trzydziestodwulatkiem. Aiden wyglądał na zmartwionego. Wydawała się starsza niż normalna studentka. Jak ma na imię? Emi, chyba. Chyba? Machnąłem ręką. Taki nasz żarcik. Zmrużył oczy. Ty zagadałeś ją, czy ona ciebie? Do kurwy nędzy, Aiden, nawet nie zaczynaj. Ona nie jest kimś, kto chce mnie dopaść. Szukałem miejsca, żeby usiąść, a obok niej było wolne krzesło, więc tam usiadłem, pogadaliśmy, nic wielkiego. Obróciłem się, rozejrzałem i szybko przebiegłem ulicę, modląc się, by Greg w końcu dotarł do swojego biura. Aiden szybko mnie dogonił, mamrocząc. Przecież rozmawianie z ludźmi jest nie w Twoim stylu. Albo rzucanie z żarcikami, nie wspominając już o tym, że pocałowała Cię w policzek. Nie pozwalasz ludziom tak się do siebie zbliżyć. Miał rację w każdej kwestii. Nie mogłem się z nim spierać. Rzadko rozmawiałem z obcymi, nawet tymi ładnymi. Nigdy nie zbliżałem się do ludzi, bo ceniłem sobie przestrzeń osobistą. Ale nie chciałem o tym rozmawiać. Otworzyłem drzwi, ruszyłem do windy i nacisnąłem przycisk. Odpuść koleś. Spojrzał na mnie zdziwiony. Czy ty właśnie nazwałeś mnie Kolesiem? Ukryłem rozbawienie. Skrzyżował ręce na piersi, a materiał koszuli rozciągnął się na jego ramionach. Co się z tobą dzieje, Bent? Zignorowałem go i zacząłem skrolować telefon. Szkoda, że nie poznałeś jej nazwiska. Mógłbym ją sprawdzić. Dowiedziałbym się, czy można jej ufać. Prychnąłem zirytowany. To była pogawędka w kawiarni. Dwoje ludzi siedziało przy stole i zachowali się wobec siebie uprzejmie. Pewnie nigdy więcej jej nie zobaczę, więc nie ma sensu jej sprawdzać. Doprowadzasz mnie do obłędu z tym wszystkim. Taka moja praca. Masz mnie chronić, czy doprowadzać do obłędu? Wyszczerzył się. Jedno i drugie. Westchnąłem ciężko, minąłem go i ruszyłem do gabinetu grega. Wiedziałem, że jeszcze jest za wcześnie, bo jego asystentka zjawiła się w pracy, a drzwi do jego gabinetu stały otworem, więc wszedłem bez zapowiedzi. Siedział przy biurku, a obok niego stały dwa puste kubki po kawie. Przysięgam, on był od tego uzależniony. Stałby uścisnąć mi rękę. Był wysoki i tęgi, o masywnej szyi i klatce piersiowej, brązowych oczach oraz kręconych brązowych włosach zaczesanych do tyłu. Twarz miał podłużną, o wyraźnie zarysowanej szczęce i beznamiętnej minie. Wyglądał na starszego niż w rzeczywistości. Nigdy nie dał niczego po sobie poznać, dzięki czemu był świetnym prawnikiem. Greg. Bentley, przepraszam za spóźnienie, to wina akumulatora, jak się okazuje. Wymieniałem go w zeszłym tygodniu, ale musieli mi włożyć zepsuty. Zakładam, że znowu go wymienią. Och tak, i nie tylko. Znając Grega, i nie tylko, oznaczało wiele innych napraw przy jego aucie. Był mistrzem manipulowania sytuacją na swoją korzyść. Był znany ze swoich zdolności negocjacyjnych. Zabraliśmy się do pracy i przejrzeliśmy nowe umowy dotyczące inwestycji, które zaczynałem realizować. On robił notatki, podsuwał sugestie i opinie. Aiden milczał, ale wiedziałem, że spijał całą rozmowę. Z łatwością zapamiętywał szczegóły. Podsunąłem Gregowi ostatnie papiery. Nie podobają mi się zapisy w tych dwóch dokumentach, są zbyt niejasne. Też tak pomyślałem. Każe to zmienić, podał mi teczkę. A w tym pozwoliłem sobie zmienić zapisy. Ten dotyczący zakazu konkurencji nie był wystarczająco szczegółowy. Przyjrzałem się dokumentowi i go podpisałem. Masz niezłe oko. Taka moja praca, stwierdził Oschle. Tak długo się znamy, że moje wysokie standardy nie powinny cię dziwić. I twoje stawki, twoje rachunki przebijają wszystkie inne wydatki w mojej firmie. Dostajesz to, za co płacisz. Na pewno się zgodzisz, że jestem tego warty. Zanim się odezwałem, zjawiła się asystentka Grega i przyniosła mu kolejną czarną kawę i talerzyk z suchym, pełnoziarnistym tostem. Mnie podała kubek z kawą, a Aidenowi butelkę wody. Pracowała u Grega odkąd ten otworzył firmę. Zwracał się do niej pani Johnson. Ja również tak robiłem. Greg uważał, że to jedyny słuszny sposób traktowania pracowników. Uważał, że to tylko pracownicy. Nie popierał mojego mniej hierarchicznego sposobu obchodzenia się z zespołem i potępiał pracę z przyjaciółmi. Upiłem łyk gorącego napoju, rozpierając się na krześle. Co sądzisz o inwestycji w Lancaster? Grech przełknął ostatni kęs tosta i wypił kawę. To ślepy zaułek. Jak to możliwe? Pokręcił głową. Ktokolwiek kupił te dwie działki, nie chce, żeby poznać jego nazwisko Bentley. A na rynku jest tyle numerowanych firm, które mają ciąg cyfr zamiast nazwy, że nie mogę wyśledzić kto jest właścicielem. Nawet nie wiem czy to ta sama osoba. Wymogi i procedury, które trzeba by obejść, się nie kończą. Wstałem i zacząłem krążyć po pokoju. Wciąż nie wiem, jakim cudem wykupili mi tę ziemię z przednosa. Wzruszył ramionami. To był przetarg: po prostu dali więcej. A ja przebiłem cenę. Byłem pewien, że wygram ty też. Tak sądziłem, ale oni najwyraźniej też chcieli mieć tę ziemię i cię przebili. Zacisnąłem pięści, rozluźniałem i kurczyłem palce na zmianę, próbując się uspokoić. Ale dlaczego? Ja posiadam ziemię pomiędzy tymi dwiema działkami. To są tylko małe kawałki, niemal niewarte zachodu. I teraz ten ktoś stoi ci na drodze do wybudowania twojej wizji. Myślę, że niedługo zostanie ci złożona propozycja. Podejrzewam, że będą chcieli dostać za to bardzo dużo pieniędzy. Racja. A ten kawałek ziemi, który chcę kupić, wciąż będzie dostępny we wrześniu, ten duży? Tak. Przetarg odbędzie się w połowie miesiąca. Decyzja zostanie ogłoszona w październiku. Chcę to mieć. Jestem tego świadomy. Jeśli będę to miał, mogę zacząć budowę nawet jeśli oni nie sprzedadzą ziemi. Ale projekt będzie się trochę różnić. Będzie wystarczająco podobny. I kiedy już zacznę, oni sprzedadzą. Chyba, że cię przebiją, nie dopuść do tego, Grek. Powtarzam, to jest tajny przetarg, Bentley. Mogę złożyć ofertę za ciebie, ale nie mam kontroli nad innymi ofertami. Włożyłem ręce do kieszeni i popatrzyłem za okno, obracając w palcach małe koraliki, skryte pomiędzy fałdami materiału. To mnie zawsze uspokajało. Parę lat temu kupiłem kawałek ziemi, mając w głowie jakiś niejasny pomysł. I kiedy ten pomysł się rozwijał, dotarło do mnie, że potrzebuję więcej ziemi. Powoli nabywałem więcej terenów w okolicy, a potem poczułem się tak, jakby ktoś rzucił na mnie klątwę. Wdałem się w wojnę przetargową o jakiś kawałek ziemi, który wystawiono na sprzedaż w zeszłym roku, i to mnie kosztowało więcej, niż bym chciał. Kiedy dwie działki okalające moją środkową stały się dostępne, podniosłem ofertę, bo koniecznie chciałem je kupić, żebym mógł rozpocząć realizację mojego marzenia związanego z przebudową osiedla ekskluzywne domy, luksusowe butiki, restauracje i kluby. Kiedy firma ukrywająca się pod numerowaną nazwą wykupiła te dwie działki, wściekłem się, chociaż to i tak niedopowiedzenie. A wszelkie próby kontaktu z tą firmą i wykupienia działek okazały się bezowocne. Greg był zawzięty, ale nawet on z tymi wszystkimi swoimi środkami nie mógł odnaleźć kupca. To było frustrujące. Pojawiły się kolejne groźby? Greg zapytał Aidena. Kilka. Niewielu ludzi wie o planach Benda dotyczących tej okolicy, ale oni chyba są tego w pełni świadomi. To może jakiś przeciek. Schakowanie komputera. Sprawdziliśmy wszystko po dwa razy. Zwiększyliśmy ochronę, zmieniliśmy hasła, szyfrowanie i protokoły. Nawet zmniejszyliśmy liczbę ludzi, którzy mają dostęp do tych informacji. To zaledwie garstka. Czy to jest tego warte, Bentley? Czy ten projekt naprawdę jest taki ważny? Zazwyczaj odpuszczasz, kiedy inwestycja się nie opłaca i znajdujesz coś nowego. Obróciłem się twarzą do niego. Pracuję nad tym od dawna. Chcę to zrealizować. Ktoś ci grozi machnąłem ręką nie pierwszy raz to tylko kilka anonimowych, niejasnych listów i twoje zdjęcia, które magicznie się pojawiają. Musiałem przyznać, że to rzeczywiście było problematyczne ale wzruszyłem ramionami. Chcą, żebym się wycofał obserwują moje poczynania. Widzą wielki potencjał w części miasta, którą kiedyś zaniedbywano. Jeśli się wycofam, oni wkroczą i zrobią dokładnie to, co ja zamierzam. Sami zarobią fortunę. Przecież istnieją inne projekty, są inne sposoby na zarobienie pieniędzy. Nie mam zamiaru pozwolić, by przestraszył mnie jakiś tchórz, ukrywający się za biurokracją i firmami numerowanymi. I nikt mnie nie zabije z powodu inwestycji. Dziwniejsze rzeczy miały miejsce wtrącił się Aiden. Po prostu ty nie bierzesz tego wystarczająco poważnie. A ty bierzesz to zbyt poważnie. Kiedyś już się z czymś podobnym mierzyliśmy. Nie podoba mi się to. Mam wrażenie, że ta sytuacja jest inna. Grek rozparł się na swoim fotelu zamyślony. Zgadzam się z Aidenem. Rzeczywiście wydaje się, że teraz jest inaczej. Spojrzałem na nich. Cóż. Nie sądziłem, że kiedyś dożyje dnia, gdy się ze sobą zgodzicie. Zastanów się nad tym, Bentley. Słyszałem, że inne działki zostały wystawione na sprzedaż. Zajmij się innym projektem. Pokręciłem głową uparcie i wyzywająco. Nie znosiłem, gdy mną manipulowano, szczególnie jeśli robił to wróg bez twarzy. Greg wzruszył ramionami. Okej, okay, dobra, będę szukał dalej. Świetnie. Uścisnąłem mu dłoń. Informuj mnie na bieżąco. Miałem dzisiaj bardzo pracowity dzień. Przechodziłem od spotkania do spotkania, aż w końcu późnym popołudniem znalazłem się w swoim gabinecie. Za każdym razem, gdy mój umysł przestał zajmować się pracą, zalewały go wspomnienia z dzisiejszego poranka. Dziwne. Głos Emi. To, jak w jej oczach błyszczały szelmowskie iskierki. Ten dołeczek, który pojawiał się w policzku, gdy uśmiechała się w odpowiedni sposób. Z jakiegoś powodu chciałem, by się do mnie uśmiechnęła. Chciałem usłyszeć jej głos. Nawet podobał mi się delikatny sposób, w jaki żartowała z mojego życia. Mimo, że siedziałem z nią krótko, dzięki niej poczułem się lżej. I może to zabrzmi głupio, ale chciałem się z nią znowu zobaczyć. Mój telefon zadzwonił, podniosłem go. Rich, tu grek, poprawiłem te dokumenty. Jutro ci je wyślę i będziesz mógł je podpisać. Kurier ci je dostarczy, a potem przekaże je mnie. Świetnie, zamilkłem. Do głowy wpadł mi szalony pomysł. Chwila, przyjadę do ciebie i tam je podpiszę. Jesteś pewien? Zapytał, brzmiąc na zdziwionego. Będę o tej samej godzinie co dzisiaj. Masz jakieś inne spotkania w tej części miasta? Tak, do zobaczenia jutro, rozłączyłem się. Obróciłem na krześle, patrząc na tętniące życiem miasto za oknem biura. Nie miałem żadnego spotkania. W tej części miasta nie będę miał żadnego spotkania do końca tygodnia, tylko że. miałem ochotę na ciastko. A jeśli będę mieć szczęście, może nawet dostanę uśmiech od dziewczyny, która je zrobiła. Rozdział trzeci: Bentley. Następnego ranka byłem niewytłumaczalnie nerwowy. Wybrałem mój ulubiony garnitur grafitowy w prążki i do tego mieniący się niebieski krawat. Przyjrzałem się swojej twarzy w lustrze. Na pewno nie byłem materiałem na modela, ale słyszałem, że jestem przystojny. Miałem gęste włosy w piaskowym kolorze, kręcone i niesforne. Musiałem używać kosmetyków, by je okiełznać. Tylko na górze, gdzie były nieco dłuższe, pozwalałem im na zachowanie lekkich fal. Byłem wysoki, a dzięki treningom z Aidenem miałem szerokie ramiona i wąską talię. Jasno-niebieskie oczy odziedziczyłem po mamie. A mózg po inteligentnym ojcu. Moja osobowość była kwestią wychowania. Byłem cichy, spokojny, opanowany. Aiden twierdził, że jestem nudny. Nie wspominałem Aidenowi o moich planach na dziś. Wiedziałem, że się wkurzy, ale uznałem, że zajmę się nim później. Wsiadłem do samochodu, trzymając gazetę. Frank uniósł brew na znak niemego pytania. Do biura pana Tomlina. A pan Kalagan? Dzisiaj do nas nie dołączy. Zacisnął usta, ale się nie odezwał. Droga minęła nam w milczeniu, bo ja w spokoju czytałem gazetę. Kiedy dojechaliśmy na miejsce, wysiadłem. Zadzwonię do ciebie, gdy skończę. Zejdzie mi z godzinę. Odjechał, a ja przemierzyłem ulicę. Obciągnąłem rękawy koszuli. Byłem zdenerwowany. Nie wiedziałem, czy ją tam dzisiaj zastanę. Może już nie będzie chciała ze mną rozmawiać? Wczoraj nie zachowałem się wobec niej uprzejmie. Przypomniałem sobie, jak mi się podobał delikatny dotyk jej ust na moim policzku i dźwięk jej głosu przy uchu. Wyprostowałem się. Zachowywałem się idiotycznie. Bardzo możliwe, że kupię kawę i coś jeszcze, a potem udam się prosto do biura Grega. Ale jeśli miałem być szczery, Liczyłem na to, że zastanę ją przy jej stoliku. Otworzyłem drzwi i stanąłem w kolejce. Lokal był dziś równie oblegany co wczoraj. Tym razem kupiłem większą kawę. Zadowolony zauważyłem sto z ciastek. Dzisiaj sprzedawano cynamonowe z rodzynkami. Dodałem jedno do zamówienia, zapłaciłem i od razu ruszyłem na tył lokalu, patrząc pod nogi, żeby nie potknąć się o żaden plecak. Siedziała przy stole z pochyloną głową, pisząc coś w notesie. Dzisiaj włosy zaplotła w gruby warkocz, który wisiał na jej plecach, więc wyraźniej widziałem tatuaż za uchem. Klucze basowy i wiolinowy stykały się ze sobą, tworząc serce. Czarny i czerwony tusz wyraźnie odznaczał się na tle jej kremowo-bladej skóry. Kolczyki ciągnące się od czubka ucha do dołu połyskiwały w świetle lampy. Przekrzywiła głowę i zapytała oschle. Chcesz zrobić zdjęcie? Dzień dobry, Emi. A może raczej powinienem cię nazywać Freddy? Zachichotała. Jak wolisz. Zająłem puste krzesło naprzeciwko niej. Muszę przyznać, że nie jestem fanem selfie. Prychnęła. Selfie jest wtedy, gdy robisz zdjęcie sobie samemu, Rigi. A a zatem. Jak nazywałoby się zrobienie zdjęcia tobie? Prześladowanie, odparła śmiertelnie poważnym tonem, a ja się zaśmiałem. Musisz podłapać trochę słownictwa, jeśli chcesz się trzymać z fajnymi dzieciakami. Przełamałem ciastko na pół i wziąłem gryza, rozkoszując się jego smakiem. Zdecydowanie potrafiła piec. Taka właśnie jesteś, Emi? Jedna z tych fajnych dzieciaków? Na jej twarzy pojawił się błysk bólu. Ale tylko na moment. Wyglądała na smutną, ale po chwili jej uśmiech wrócił i pokręciła głową. Nie, nigdy nie byłam tą fajną. Jak dawno temu byłaś dzieciakiem? Tak dokładniej? zapytałem, starając się brzmieć nonszalancko. Mam dwadzieścia pięć lat. A ty ile masz? Wytrzeszczyła oczy, udając szok, i nachyliła się. Jesteś, no wiesz, stary? Tak, koło trzydziestki? Dokładnie mam trzydzieści dwa lata. Przyłożyła dłoń do serca. Mój Boże, toż to jesteś już jedną nogą w grobie. Teraz rozumiem, dlaczego zachowujesz się tak dziwnie. Dziwnie? Uśmiechnąłem się, powtarzając w głowie to słowo. Jeśli przez dziwnie masz na myśli uprzejmie i z szacunkiem, to tak. Stary jest dobrym słowem. Chodziło mi o to, że powinieneś trochę wyluzować. Zachowywać się jak na Twój wiek przystało. Ściągnąłem brwi, upijając łyk kawy. Wydawało mi się, że zachowuje się tak jak powinienem w tym wieku. Nie wiedziałem, że trzeba inaczej. Przyjrzałem jej się. Dzisiaj było cieplej, ale ona miała na sobie jasno-niebieską męską koszulę, która była na nią o wiele za duża, a na to wyciągnięty granatowy sweter o luźnych rękawach. Zanim tu usiadłem, Zauważyłem pod stolikiem Leginsy i stare trampki. Rękawy koszuli zasłaniały jej dłonie, i widać było tylko palce. Niemal skurczyła się na krześle, ramiona kuliła, jakby w ten sposób chciała się osłonić przed chłodnym powietrzem. Bez namysłu wstałem, zdjąłem marynarkę, podszedłem do jej krzesła i nałożyłem na nią swoje ubranie. Kiedy ponownie zająłem miejsce, Emi gapiła się na mnie, zaciskając palce na klapach marynarki. Dlaczego to zrobiłeś? Wyglądałaś, jakby było ci zimno. Pomyślałem, że to powinno ci pomóc. Dziękuję. Uniosłem głowę i uśmiechnąłem się łobuzersko. Mężczyźni starszej daty wiedzą, jak traktować damę. Zauważyłam, że zakopała się w mojej marynarce. Przez głowę przebiegła mi pewna myśl. Chciałem otoczyć dziewczynę ramionami i pomóc jej się rozgrzać. Przeszkadzało mi patrzenie, jak marznie. Jesteś tylko siedem lat starszy ode mnie. Raczej nie można tego nazwać innym pokoleniem. To nic takiego. Zignorowałem jej przytyk. Miałem wrażenie, że ogromne różnice między nami nie wynikały tylko z wieku. Może kupić ci jeszcze jedną kawę? Nie, dziękuję. Wypiłam już dwie. Uniosłem papierową torbę. To może ciastko. Zapewniam cię, że są wyśmienite. Ale z ciebie czaruś, mimo to podziękuję. Gdzie nauczyłaś się piec takie ciastka? Od mojej babci. Była szkodką i uwielbiała ten rodzaj wypieków. Gdy byłam dzieckiem, piekła je cały czas. Mam jej notę z przepisami i ćwiczyłam, aż wyszły jak trzeba. Potem zaczęłam dodawać do nich różne składniki, żeby były ciekawsze. Któregoś dnia upiekłam je, bo potrzebowałam pomocy, by przekonać Ala co do pewnego pomysłu. Okazały się hitem, a Al i ja zawarliśmy umowę. Wycierając palce w serwetkę, zastanawiałam się, jakiej pomocy potrzebowała. Mądry facet. Zaśmiała się cicho i miękko. Cieszę się, że ci smakują. Upiłem łyk kawy. To jedyna słodka rzecz, na jaką pozwoliłem sobie od dłuższego czasu. Skrzywiła się. Mm. A więc jesteś jednym z tych. Co proszę? Westchnęła i rozparła się na krześle. I mi rzeczywiście do ciebie pasuje co? Bo faktycznie jesteś sztywny. Idę o zakład, że masz życie zaplanowane co do minuty. Ścisłą dietę, grafik treningów, garnitury zawsze ciszy ten sam krawiec, włosy obcina ten sam fryzjer zawsze tak samo. Wiesz, który krawat połączysz z którym garniturem? Wszystko masz zorganizowane i na miejscu. Nie ma nic złego w dobrej organizacji. Nie. Jeśli taki styl życia ci pasuje, to świetnie. Ale to nie jest w twoim stylu? Zapytałem, zaciekawiony. Zaczęła się bawić brzegami notatnika o pozaginanych kartach. Nie. Ja mam szczęście, jeśli dotrę na czas na zajęcia. Czasami cieszę się z tego, że uda mi się znaleźć czyste ubrania, bo zapominam iść do pralni. Rzadko planuję dzień, bo lubię patrzeć, jak się sam rozwija i wtedy płynę z prądem. Czasami zatracam się w danej chwili i wtedy spóźniam się na to, co czeka mnie później. Często z tego powodu mam kłopoty, ale radzę sobie. Uśmiechnęła się szeroko. Idę o zakład, że Ty jesteś punktualny, co? Zawsze. Rozgryzła mnie. Tak, lubię być na czas. A co ze studiami? Uśmiechnęła się, przesuwając palcami po brzegach książek. Studia są moim priorytetem. Kocham się uczyć i uwielbiam moje kierunki, więc zawsze na każde zajęcia zjawiam się na czas. Zatem potrafisz się zorganizować, po prostu preferujesz tego nie robić. Chyba tak, zmarszczyła nos. Potrafisz być spontaniczny? Oczywiście, że tak. Wymień ostatnią spontaniczną rzecz, jaką zrobiłeś. Rozparłem się na krześle, uśmiechając się z wyższością. Zostawiłem mojego ochroniarza i przyjechałem tutaj z nadzieją, że napije się z tobą kawy. A więc on nie wie, że tu jesteś? Nie. Skinęła głową w prawo. Nie byłabym tego taka pewna. Obróciłem się i spojrzałem w kierunku, który wskazała. Aiden siedział przy stoliku blisko wejścia i patrzył na mnie morderczym wzrokiem. Obróciłem się i skuliłem. Cholera! Będziesz mieć kłopoty? Na no to wygląda. I zrobiłeś to po to, by się ze mną zobaczyć zapytała głosem niemal pozbawionym tchu Tak. Dlaczego? wzruszyłem ramionami, bo nie wiedziałem, jak wyjaśnić swoje zachowanie nie mam pojęcia. Spodobała mi się wczorajsza rozmowa z tobą. Ta rozmowa nie była zbyt przyjemna. Urzekła mnie twoja bezpośredniość. Rozśmieszyłaś mnie, a niewiele rzeczy potrafi mi nie rozbawić. Oddech ugrzązł jej w gardle. To bardzo przykre. Zanim odpowiedziałem, wytrzeszczyła oczy. O nie, on tu idzie. Przy stoliku zjawił się Aiden, krzyżując ręce na klatce piersiowej. Wtedy zawsze wydawał się dwa razy potężniejszy, a jego ogromne bicepsy jeszcze większe. Emi spojrzała na niego z radosną miną. — Hej, panie ochroniarzu! Spiorunował ją wzrokiem, a zaraz potem również mnie. Jednak jej nie spodobało się to, że została zignorowana i pociągnęła go za rękaw. — Hej, pniu drzewa! My tu rozmawiamy i szczerze mówiąc przeszkadzasz. Może mógłbyś, sama nie wiem, wrócić do swojego stolika? Uśmiechnęła się do niego szeroko i szelmowsko. Mogę ci dać moje prawo jazdy. To mnie sprawdzisz i upewnisz się, że nie stanowię zagrożenia dla twojego szefa czy coś. Dzięki temu miałbyś czym się zająć. Starałem się ukryć moje rozbawienie jej tupetem. Aiden zmrużył oczy. Wyglądał na szokowanego, gdy wyciągnęła do niego rękę. Nie wierzę, że robię to drugi dzień z rzędu. Cześć, jestem Emi. Przez chwilę byłem pewien, że Aiden nie zareaguje, a potem jego ramiona się rozluźniły i ujął jej drobną dłoń. Cześć, Emi. Przepraszam za to, że Wam przeszkodziłem. Muszę chwilę porozmawiać z Bentleyem, a potem zejdę Ci z oczu. Spojrzała na niego. Wow! Ale ty masz niesamowite oczy. Wydawał się zdziwiony. A dzięki? Zamierzasz mu nagadać? Eee, tak. W takim razie okej. Okay. Machnęła na niego ręką. Zaczynaj. Puścił do niej oko. Jak na taką drobną dziewczynę masz jaja. Wielkie kochones. Dodała. Zaśmiał się. Dobrze wiedzieć. Aydn obrócił się do mnie, a jego humor zniknął, nachylił się, opierając ręką na stole i powiedział cicho. Porozmawiamy o tym później, ale na razie odesłałem Franka do biura, a ja będę siedział tam, wskazał na stolik przy wejściu i później razem pójdziemy do Grega. Następnie zrobisz to, co masz do zrobienia, i wrócimy do biura, i wtedy sobie pogadamy. Czy wyraziłem się jasno? Wiedziałem, kiedy mogę się sprzeczać z Aidenem, a kiedy nie. Pokiwałem głową. Tak, wyprostował się. To dobrze, miło było cię poznać, Amy. Twoje ciastka są boskie, będę się nimi wczoraj zachwycał. Dzięki, wyciągnął rękę, ale poproszę to prawo jazdy. Nie, warknąłem. Zostaw ją w spokoju, Aiden. Przecież sama mi je zaoferowała. Tylko się z tobą droczyła, Odejść. Emi napisała coś na kartce i podała ją Aidenowi. Czy to wystarczy? Włożył papier do kieszeni i skinął głową. Na razie. Odszedł i zajął miejsce przy swoim stoliku. Co mu dałaś? Moje nazwisko, adres i datę urodzenia. Resztę sam sobie znajdzie. Nie musiałaś mu tego dawać, Emi. Zapewniłem ją, przypominając sobie jego wczorajszy komentarz dotyczący sprawdzenia jej. To nic takiego. Widać, że bierze swoje zadanie na poważnie odchrząknąłem. Przepraszam zależy mu na tobie tak to dobry przyjaciel zginąłbym bez niego a mimo to przyjechałeś tu sam. Chciałem cię zobaczyć i pomyślałem, że w jego obecności poczujesz się niekomfortowo. Nie wiedziałem, jak wyznać jej prawdę. Bo w rzeczywistości chciałem spędzić z nią trochę czasu sam na sam, jako ja, Bentley, mężczyzna, nie osoba, która potrzebuje ochrony, po prostu jako ja. Nic się nie stało, rydzi. Nie mam nic przeciwko. Napotkałem jej spojrzenie. Jej oczy w świetle wydawały się błyszczeć. Były ciepłe, inteligentne, łagodne i tak ciemne, że wyglądały jak najmocniejsze espresso, które ma się ochotę pić z samego rana. Takie, które przywraca cię do życia. I o dziwo właśnie tak się czułem, siedząc naprzeciwko niej. I ponownie podjąłem spontaniczną decyzję. Chcę cię gdzieś zaprosić. Słucham? Spotkanie w piątek wieczorem. I co mielibyśmy na tym spotkaniu robić? Cóż, przypuszczam, że to co zwykle: kolacja, drinki, tego typu rzeczy. Zaśmiała się miękko, kręcąc głową. Światło odbiło się w jej blond kosmykach zaplecionych w gruby warkocz. Rozumiem. Mówisz o prawdziwej randce. Tak, ósma wieczorem. Nie. Że co, proszę? Powiedziałam nie. Dlaczego zmarszczyłem brwi? Przecież dopiero co stwierdziłaś, że różnica wieku to nic złego. To nie ma nic wspólnego z różnicą wieku, stwierdziła cierpliwie. Aiden nie będzie się wtrącał. On też mi nie przeszkadza. A zatem o co chodzi? Jeśli chcesz mnie zaprosić na randkę, to sugeruję, żebyś rzeczywiście to zrobił. Wydaje mi się, że to właśnie zrobiłem, prawda? Nie. Ty mnie tylko poinformowałeś o tym, że zamierzasz zabrać mnie na randkę. A tak naprawdę wcale mnie o to nie zapytałeś. Zamrukałem, niepewny, jak odpowiedzieć, i odchrząknąłem. Proszę o wybaczenie. Nachyliłem się i zapytałem już bez cienia humoru w głosie: Czy zechciałabyś towarzyszyć mi podczas kolacji w piątek? Wydeła wargi. Nie jestem pewna, czy mogę. Masz inne plany? Nie. Jesteś mężatką, spotykasz się z kimś? Nie. Nie podobam ci się? Uważasz mnie za odpychającego? Jej usta drgnęły. Wręcz przeciwnie. Sfrustrowany przeczesałem ręką włosy, byłem pewien, że jeszcze nigdy tak bardzo nie starałem się, by zaprosić kogoś na randkę. Więc co, możecie powstrzymać przed spotkaniem ze mną? Jej zuchwałość zniknęła i po raz pierwszy zobaczyłem błysk jej wrażliwości. Wydawała się niepewna, zaciskała palce na połach mojej marynarki, nerwowo wykręcając materiał, pochyliła się i powiedziała cicho. Chyba nie mam nic odpowiedniego, co mogłabym włożyć. Słucham? Spójrz tylko na siebie, Bentley. Twój garnitur kosztował pewnie więcej niż ja płacę za czyż za cały rok. Nie mam sukienki odpowiedniej na wyjście z tobą. Zawahała się. I spuściła wzrok. Nie chciałabym cię zawstydzić. Poczułem w klatce piersiowej coś, czego jeszcze nigdy nie doświadczyłem. Po jej zbolałym wyznaniu zrobiło mi się ciepło na sercu i podobało mi się, jak wymówiła moje imię Emi, zaczerwieniona, wciąż skupiała wzrok na stole. Proszę cię, spójrz na mnie uniosła głowę. Nie spodobał mi się jej brak pewności siebie, który dostrzegłem. Zrozum coś. Mnie nie obchodzi, w co się ubierasz. Możesz włożyć to, co masz na sobie teraz, a ja i tak czułbym dumę, gdyby ktoś nas razem zobaczył. W związku z tym, jeśli zechcesz, możemy iść do mniej ekskluzywnego miejsca niż te, do których przywykłem. Znam kilka mniejszych knajp, do których lubię chodzić ze względu na dobre jedzenie i przyjemną atmosferę. I nawet nie założę garnituru. Co ty na to? Kolacja na luzie. Głośno wciągnąłem powietrze do płuc. Czy zjesz ze mną kolację w piątek, Emi? Uśmiechnęła się do mnie promiennie. Jej oczy błyszczały. Tak, bardzo chętnie. Wybornie. Podałem jej swój telefon. To może dam ci swój numer, żebyśmy mogli się zdzwonić i to ustalić. Już nie będzie porannych wizyt? Pokręciłem głową, gdy dodawała swój numer do listy moich kontaktów, a potem wzięła ode mnie mój numer. Chciałbym, ale nie. Do końca tygodnia jestem już umówiony na poranne spotkania. Przez następne dni będę musiał przeżyć bez Twojego towarzystwa i wypieków. Wstała, oddając mi telefon. Zdjęła moją marynarkę, kiedy ją wkładałem, starałem się zignorować fakty, że pachniała jak ona. Delikatnie, lekko, wonią lata. Uśmiechnąłem się do niej i przysunąłem. Tak dla jasności. Podoba mi się, jak dzisiaj wyglądasz, chociaż zastanawiam się, do kogo należy ta koszula. Spojrzała po sobie i przesunęła palcami znoszoną bawełnę. Nie mam pojęcia. Rzuciła. Faceci cały czas przychodzą do mnie i wychodzą, zostawiając jakieś ubrania. Uniosłem brwi, a ona zachichotała. Wyluzuj, ridzi. Mam ją ze sklepu z odzieżą używaną. Do tego jest też krawat, ale gdzieś mi się zapodział. I tak ją włożyłam, chociaż bez niego ten strój nie jest kompletny. Dzisiaj jest dzień prania? Pokiwała głową. Mam nadzieję, że dzisiaj je zrobię. Pozwoliła mi zanieść jej plecak do wyjścia. I znowu zastanawiałem się, dlaczego ma dwa. Na chwilę zniknęła za ladą, a ja czekałem cierpliwie na zewnątrz, aż do mnie dołączy. Aiden opierał się o samochód, obserwując mnie uważnie, a ja obróciłem się, by zablokować mu widok. Gdy wyszła, podałem jej dwa ciężkie plecaki. Czy mogę podwieźć cię do szkoły? Nie, lubię chodzić. Uniosła małą torbę. Przyniosłam ci parę ciastek, żebyś miał co jeść przez następne dni rano przed spotkaniami. Wystarczy, że podgrzejesz je w mikrofalówce. Spojrzałem na torbę poruszony. Dziękuję. Na pewno będą mi smakowały. Staliśmy patrząc na siebie. Nie mogąc się powstrzymać, przesunąłem dłonią po jej policzku. Mam nadzieję, że reszta tygodnia upłynie ci przyjemnie. Na pewno. Teraz mam na co czekać? Cofnęła się i zaczęła obracać. Zaczekaj, spojrzała na mnie. Tak? Wcisnąłem jej do ręki papierową torbę z wypiekami, poluźniłem krawat i zdjąłem go przez głowę. Zanim zdążyła zareagować, włożyłem go jej przez głowę, uniosłem ciężki warkocz i umieściłem krawat pod kołnierzem. Zostawiłem węzeł luźny. Chciałem coś jej dać. A mój krawat był w tej chwili jedyną rzeczą, która przychodziła mi na myśl. Bo wiesz, strój nie jest kompletny bez krawata, uśmiechnąłem się. Na widok mojego krawata na jej szyi, tego mieniącego się błękitu na tle jej koszuli, poczułem dziwne dreszcze. Spojrzała w dół, uśmiechając się. Teraz już jest, szczególnie w połączeniu z tym krawatem. Stanęła na palcach i pocałowała mnie w policzek. Dziękuję, powiedziała z westchnieniem i ponownie włożyła mi torbę w dłonie. Cofnęła się, jej twarz promieniała. Miłego dnia Ridzi, nie miałem pojęcia, co ta dziewczyna ze mną robiła, ani jakim cudem sprawiała, że czułem się przez nią lżejszy, szczęśliwszy niż w ostatnim czasie. Ale i tak to robiła niosłem rękę i pomachałem jej wzajemnie Freddy